po raz kolejny wilków z autu. Chmara, chmara, Patryk Skarbek i po długim rogu! Fantastyczna bramka! No świetne uderzenie Patryka Skarbka po długim słupku i już na dzień dobry napoczęli zawodnicy wilkowianki Rodło Granowice. Bardzo dobry technicznie strzał. Bilans wyjazdowy, jeśli chodzi o strzelone bramki, to 14 przy straconych 20, także no nie jest to drużyna wyjazdowa na pewno. Czas przy piłce Wolak, zagrane z Kwietniem. Świetnie! Dobrze uwolnił się Wolak. Już jest Wolak, Wolak w polu karnym, próba ależ uderzenia. To chyba brak doświadczenia. Czasem już lewy obrońca Rodła rozpędza się. Dobre podanie, dobre, do dobre. Kowalczyk ładnie sam opanował. Na sami! Kowalczyk fatalnie zepsuł tą sytuację. Wzór, jeśli chodzi o przyjęcie w biegu. Tym razem znowu wilkowianka. Jest już wymiana z Kwietniem. Kwiecień. Jeszcze Kwiecień i będzie jest gol! Chmara, mamy tak 2-0. No kapitalnie, kapitalnie Krystian Kwiecień szedł tutaj, złamał linię na dwa razy. No i chyba nie miał co z innego zrobić, jak strzelić, tak? Powiem ci, Bartku, no meczyk zapowiada się. Ale tu takie same emocje jak w Mediolanie. Alci Wolak, pałka. Na Chmarę. Świetnie, Chmara tutaj wykorzysta szybkość. Filip Chmara. Łaskie dośrodkowanie, pałka. Dobrze, na 16 pałka i minimalnie obok słupka, bo jeszcze interwencja. Zobaczymy, bo jest do trzech razy sztuka powiedzenie, czy to będzie tym samym. I próba uderzenia tym razem. Po raz kolejny wznawia Sojka przez Finczyn. Luz dzisiaj. Tak, czują luz, też zdecydowana przewaga. I, ale tutaj nie ma spalonego, nie ma spalonego. Kowalczyk sam na sam, Kowalczyk przy Sojka, Sojka broni, ale no świetnie. No nie wiem jak. Jeszcze się Wolak mieszał, wypuszcza. Dobra piłka na Chmarę. Będzie też sam na sam. Tak jest, zobaczymy jak on wykorzysta tą piłkę. Chmara, Chmara do pustej bramki, jest Kwiecień i gol! No, 3-0. No, ulala. Czy już możemy mówić o deklasacji, czy jeszcze trzeba się wstrzymać z tym? Ja ci powiem, Marek, że patrząc na tą grę, na ten wynik i na grę jednych i drugich, ja uważam, że tu będzie grubo powyżej 5-6 goli. Możemy na pewno powiedzieć z ręką na sercu, że jest to zawodnik, no... Jeszcze pięknie tutaj! Ale Chmara zawisł tam w powietrzu, ale no nie wykorzystał tej sytuacji piłka. Próbował z Wodem minąć Juszczaka. Cały czas walczy z Juszczakiem i Glazerem. Wycofanie do Skarbka. Pałka. Uciutko, pałka. Aj. Wolak z pałką. I tutaj jest Skrzypczyk. Czy Wolak. I czy po długim? Tak. Dobra interwencja Katy. Zostawił te nogi. Ale widać to rodzinne zrozumienie między Wolakiem a pałką. Który was przeniesie na stronę, gdzie możecie wpłacić pieniążki. Skarbek wysoko, na zamknięcie do pałki, pałka i jeszcze po raz gol! No jeszcze wykłada raz tą piłkę praktycznie przy samej linii do Filipa Chmary. No Filip mamy dzisiaj strzela takie z metra, będę się później po meczu z niego ale śmiał. Ale to też trzeba, też to, trzeba, też tak trzeba jest się znaleźć. Zbiega Kwiecień, ale będzie daleki wrzut. Jest Skarbek, troszkę wypchnął się tym przyjęciem. Chmara mięciutko, oj, uj, dobra próba na to wychodzi. Jeszcze piętko. Pawlusiński. I nie ma. Terembuła. Terembuła do Chmary, Chmara, Chmara do pałki. Pałka cały czas przy piłce. Cały czas Chmara. Chmara takim halowym uderzeniem. Tak. Prosto w ręce bramkarza. Ręką daleki wyrzut do Pilczyńskiego. No, to różnica stylów gry. Przejdzie piłka pewnie Adama Pałkę, to już jest się pokazuje Kwiecień. Kwiecień. Na rożniku, do pałki, pałka, pałka, uderzenie i bramka, no co za gol! Bramka, pałki, proszę. Co państwa za gol, bramka, pałki, no zbierał się parę razy w tym meczu do uderzenia, ale jak już przypaprał, no to tak, że nie ma co zbierać. Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki. Dwa razy chyba nawet, także sam by pograł na tak dobrze przygotowanej murawie, więc wypuścił swojego. Zobaczmy, świetnie tutaj Skarbek, Piciński, Piciński, jest gol! Bramkę. No tak jest. Worek rozwiązał się na dobre, numer 6 bramka w tym spotkaniu. No bite, jest bite mocno, jest dzisiaj do bramki z Granowic, no tak czułem, no jeszcze Marek, mamy pół godziny ponad, nie, niecałe pół godziny, także Kata miał czapeczkę na głowie, ala Tupak. Oj, dobre podanie na Mastalińskiego, Mastaliński w pojedynku z Sojką, Mastaliński. Chyba to będzie gol, jeszcze nie ma, nie ma, ma bramki, nie ma bramki. Niesamowicie, piękne tutaj wejście w ślizgiem Głowackiego, ale zobaczmy, 14. Oj, matko tutaj boska, Juszczak. No, Juszczak mógł to wykorzystać lepiej. Co tu się dzieje? No,
przez żyłę, ale nie udało się tej piłki zmieścić do bramki. Chmara, Jelewskim. Chmara do pałki. Oj, dobre podanie. Pałka. Sam na sam i będzie gol numer 7. Tak jest. Bramkę. Czyli to, co nie wyszło Mastalińskiemu, to wyszło pałce. Dwie bramki pałki. I fantastycznie zachowanie Chmary, bo bardzo dobrze się odnalazł w tej sytuacji. Dobrze wygrał. Łapie Pawlusiński ją jeszcze. Jest do pomocy Żyła. Jest jeszcze Żyła. Pawlusiński w granie i... Oj, machnął jeszcze się jeszcze pałka i będzie gol numer 3. Tam chyba po rykoszecie ta piłka poszła. Tak, tak, też mi się tak wydaje. Chyba Chmielewski tam pomógł pałce, ale jest to gol numer 3, czyli coś, czego nie zrobił Chmara, zrobił pałka. Tak, no ja bym doliczył Adamowi, bo jednak to on uderzał piłkę. Nie wiem, czy odbiła się, chociaż tak to wygląda. Rzut wolny. To sukces. Tak blisko nas. Pawlusiński. No. Granie na Pawlusińskiego i Chmara, Kasper, no nie trafił. No i to już któryś raz z rzędu, bo Pińczyński mocno na zamknięcie. Oj, myślałem, że zagra. O, jeszcze Chmara, zobaczmy. Mocne uderzenie. Oj, obok bramki. Obok bramki, tak. No chyba Kacper będzie musiał się obejść smakiem w dzisiejszym spotkaniu.